Tylko ostatnie pytanie, bo wspomniał Pan właśnie przy ostatniej książce, że ma Pan no w sumie mocne dowody, dlatego wie Pan o tym, że Komorowski nie przyjdzie do sądu, prawda? Aha. No tak, i teraz jeśli ma Pan te mocne dowody, to nie może Pan pójść z nimi do sądu? Jeśli on jest przestępcą według Pana, no to przestępcy się chyba raczej podaje do sądu, nie? Już Panu mówię, jak to wygląda. W roku 2008, gdy, i zaraz przejdę do dzisiejszych czasów, żeby nie opowiadać o roku 2008, ale też chcę Panu coś pokazać. W roku 2008, gdy prokurator Andrzej Michalski i pani Jolanta Mamej żądali dla mnie aresztu, żebym nie odpowiadał z wolnej stopy, tylko trafił do aresztu, to użyli takiego argumentu. Dziennikarz Wojciech Sumiński wszedł bezprawnie w posiadanie ściśle tajnych dokumentów. Wszedł bezprawnie. Ja przecierałem oczy ze zdumienia w sądzie, kiedy to słyszałem, bo co ja robiłem z tymi bezprawnie zdobywanymi dokumentami? Nie sprzedawałem ich na bazarze, tylko weryfikowałem, czy one są prawdziwe, a potem, gdy je zweryfikowałem, to publikowałem dla opinii publicznej, tak jak w sprawie akt Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, gdzie na przykład uznano, że Masa jest wiarygodny do połowy, gdzie mówi o gangsterach, ale jest niewiarygodny, gdzie mówi o politykach. Któryś prokurator się wkurzył i dał mi całość. Ale to pan był pozwany, ja mówię teraz, kiedy pan by pozywał, to jest inna bajka. Już do tego dojdę. Już do tego dochodzę. Więc ci prokuratorzy uczynili mi zarzut, w oparciu o który chcieli widzieć mnie w areszcie, że ja mam ściśle tajne dokumenty, do których ich zdaniem nie powinienem mieć dostępu. Patrząc na rzeczywistość, jaką mamy dziś w Polsce, to jest oczywiście ryzykowna gra. Ja mam świadomość, że cały czas postępuję po polu minowym. Proszę, gdy publikowałem tę książkę, to na przykład zastanawiałem się, no drukowaliśmy ją w Czechach, ale ja się na przykład zastanawiałem, czy mi tę książkę wpuszczą do Polski. Czy na przykład nie stanie policja przed tirem, powiedzą tir na bocznicę i rekwirujemy cały nakład. Było wiele takich elementów ryzyka. Zastanawiałem się nad tym, czy ktoś mnie nie obudzi o 6 rano i na przykład nie zostanę pedofilem. Albo kimkolwiek innym. Można odbierać wiarygodność, niszczyć ludzi na wiele sposobów. Mimo to podjąłem to ryzyko, mając przekonanie, że jeżeli zostanę pozwany przez któregoś z bohaterów do sądu, czyli pociągnięty do tego sądu, i nawet jeżeli zostanę zatrzymany, to jest ktoś, kto te dokumenty dostarczy. I pokaże, że ja sobie tego nie wymyśliłem, tylko to wszystko napisałem w oparciu o prawdę, w oparciu o stan faktyczny, stan ustalony. Natomiast patrząc na rzeczywistość taką, jaką jest, dziś jeszcze, i patrząc na moje doświadczenia z prokuratorami, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja wyciągam to, co mam, co jest dla mnie pewnego rodzaju gwarantem, idę z tym do prokuratury i nie wiem, co się dzieje. Bo jeżeli mnie w oparciu o to, że miałem ściśle tajne dokumenty, próbowano zamknąć do aresztu, Andrzej Michalski użył takiego argumentu, wszedł w sposób nieuprawniony w posiadanie ściśle tajnych dokumentów. Jeżeli zostanę przywołany do tego sądu, to pójdę. I liczę na to, że do tego dojdzie. Nie dziś, bo dziś do tego nie dojdzie. Natomiast liczę na to, że po wyborach jesiennych ktoś z prokuratorów zajmie się tą książką i wezwie mnie. Niezależnie od tego. 5 osób, może więcej, ale ja wiem o 5, skierowało do prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego i te zawiadomienia zostały skierowane w oparciu o tę książkę. Czyli wysłano tę książkę,
jeżeli publicznie ktoś przekazuje takie informacje, a książka to jest przekazanie publiczne, ja tę książkę traktuję jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. I 5 osób, może więcej, ale 5 kopii do mnie dotarło drogą mailową i listowną, wysłało zawiadomienie do prokuratora generalnego, żądając wszczęcia śledztwa. Więc jest już 5 wniosków, co najmniej 5, u prokuratora generalnego osób, które domagają się, żeby prokuratura się tym zajęła. Więc jeżeli prokuratura w oparciu o którekolwiek z tych wniosków mnie wezwie, to ja oczywiście pójdę. Natomiast do tej prokuratury, która jest jeszcze teraz, z którą mam tyle różnych ciekawych, ujmę to w sposób wzięty w cudzysłów, doświadczeń, zbyt mało jej ufam, żeby tak sam z siebie do niej po prostu pójść. Natomiast czekam na wezwanie. Jeżeli dojdzie do tego wezwania, a liczę, że dojdzie w tym roku jeszcze, to pójdę i zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze zanim oddam głos publiczności, zadawanie pytań, jeszcze podstawowe. Nawiązaliśmy o rozmowę o stronodze, prawda? Nie mogę tylko to tak skomentować na podstawie czytania opinii w internecie. Czy jest to w jakiś sposób akcja wielopoziomowa służb specjalnych? Nie jest to moja opinia, nikogo nie oskarżam, to tylko w kwestii wyjaśnienia. Natomiast jeszcze nie odnieśliśmy się do pytania o Pawła Kukiza, jeżeli można parę słów. Ja Państwu powiem tak, ja nie znam Pawła Kukiza, ale kilka osób, to jest mały świat i te osoby, ci ludzie się znają z różnych kręgów. No, zadzwonił do mnie na przykład dzisiaj Grzesiek Górny, znacie Państwo Grzegorza Górnego, mówi, że Muniek Staszczyk przeczytał moją książkę i że chce się ze mną spotkać, podziękować mi za nią, że jestem zachwycony. Tak? Słucham? Może przejrzał na oczy? Budził się. Może przejrzał na oczy, nie wiem. Grzeszkowi Górnemu powiedział, że chce osobiście mi podziękować za tą książkę, tak? Mówiąc krótko, ten świat dziennikarzy, artystów i tak dalej, on się gdzieś tam przecina. I stąd kilku moich kolegów zna dobrze Pawła Kukiza. Ja go nie znam, ale ci, którzy go znają, mówią, że to jest uczciwy człowiek. Natomiast mój niepokój odnośnie Pawła Kukiza wiąże się z czym? On nie ma, w moim przekonaniu, patrząc na naszą złożoną rzeczywistość, w której służby specjalne odgrywają, grają na tylu fortepianach i mają takie możliwości, a Paweł Kukiz nie ma żadnego doświadczenia, nie ma zaplecza. Skanalizował bardzo dużą grupę młodych ludzi, skanalizował dużą siłę. Jeżeli takiej siły nie można zatrzymać, to różni cwani ludzie, to jest taka stara metoda, jak nie możesz zatrzymać pochodu, to stań na jego czele i poprowadź ten pochód ślepą uliczkę. Więc moje obawy odnośnie Pawła Kukiza wiążą się nie z jego nieuczciwością, czy z jego ewentualnym jakimś, powiedzmy, założenia złym działaniem, tylko moje obawy odnośnie Pawła Kukiza wiążą się z brakiem jego doświadczenia, jego zaplecza. Jeżeli ja słyszę, że on chce do swojego ugrupowania wziąć i panią Ogórek, i tamtego, i owego, no to tak jakby trochę grog z kapustą. No powiem tak, może się dzieje coś, czego ja nie widzę, o czym nie wiem, ale no ja się przyglądam na razie, w którą stronę to idzie, ale moim zdaniem nie jestem tu chyba odkrywczy. Jeżeli to będzie dalej miało ten kierunek, to Paweł Kukiz rozmieni swój kapitał. To chyba rzeczywiście w tą stronę zmierza. Chyba że jest w tym jakiś plan, którego ja nie znam. Jakiś długofalowy plan. Ale ja tego takiego planu nie widzę. Natomiast mówię, no nie słyszałem od nikogo, żeby Paweł Kukiz miał nieczyste intencje. Słyszałem natomiast od różnych ludzi, że rzeczywiście jest człowiekiem takim, który chciałby coś zrobić, ma dobre intencje, ale no wiadomo, dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło. I moje obawy odnośnie Pawła Kukiza rzeczywiście są dość duże.
no bo Bóg jeden raczej wiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Zostanie przekierunkowane nie ze względu na Pawła Kukiza, tylko ze względu na tych cwanych ludzi, którzy mogą próbować wykorzystać... No, Paweł Kukiz dokonał rzeczy niezwykłej. Moim zdaniem to jest główny architekt, co by nie mówić, nie wiem, czy Państwo lubicie go, czy nie lubicie, ale sądzę, że gdyby nie było Kukiza, to Komorowski zostałby prezydentem. Paweł Kukiz odebrał Komorowskiemu młodzież. I ci młodzi nie chcieli pójść na PiS, no część poszła, ale część nie chciała pójść na PiS, ale poszła, ale nie chciała też na Komorowskiego i znaleźli swojego człowieka, tak, czyli Kukiza. W jakiejś mierze myślę, że Kukiz jest jednym z głównych architektów porażki Komorowskiego. Więc już się wydarzyło coś dobrego dzięki niemu. No pytanie, czy rzeczywiście ci różni cwani ludzie, którzy potrafią nakręcać sobie ludzi na palec, tak, że ludzie nie wiedzą, że są nakręceni, czy nie wykorzystają tego całego wielkiego potencjału, jaki Paweł Kukiz zdobył. Mam nadzieję, że nie, ale na przykład ten ostatni kongres no, troszeczkę mnie niepokoił, tak to ujmę. Proszę bardzo, może jakieś pytania. W wczorajszej gazecie polskiej, codziennej, był początek rzucanych kolumny na naszego pana prezydenta elekta. To ja w to nie wierzę. Gazecie polskiej na prezydenta elekta? Tak. Nie, no przytoczone. Że o emigracji, o młodzieży na emigrację. Podobnie chodziło o wyjaśnienie i sprostowanie przez portal Onet fałszywej wiadomości, tak? Jeszcze pana na to czekamy. No ja chciałam powiedzieć o swoim synu. On jest na Facebooku, ma konto. Było takie zdjęcie Bronisława Komorowskiego, gdzie stoi w pięknej bibliotece, trzyma książkę i tą książkę trzyma do góry nogami. I syn napisał, podpisał, debil. Tylko to, nie napisał, że Komorowski, tylko po tym zdjęciu. Został 3 lata w zawieszeniu. W kwietniu. 3 lata tylko za to, że podpisał tak zdjęcie. Zajmuję się tą sprawą teraz. To ile ja powinienem dostać, skoro mówię o Komorowskim, to co mówię? Ale właśnie syn zadzwonił wtedy do mnie, pyta się, mamo, czy ty coś pisałaś na Facebooku na Komorowskiego? Ja wiem, dużo rzeczy pisałam. Syn mówi, wszystko wykazał. Bo ja przed chwilą usłyszałem wyrok, 3 lata w zawieszeniu. Słuchamy też młodego człowieka. Chciałem się zapytać odnośnie aneksu właśnie komisji certyfikacyjnej, która akurat jest w sejfie prezydenta i chciałem się właśnie zapytać, czy jeżeli nie znajdziemy akurat tego aneksu w tym sejfie prezydenta, czy to będzie znak jako przestępstwo popełnione właśnie przez byłego prezydenta? I jeżeli do tego dojdzie, że już będzie ten aneks ogólnie, będzie w tym sejfie, czy możemy się spodziewać po prezydencie elekcie, choć nigdy nie wiadomo, czy zostanie to upublicznione? Ja mogę powiedzieć tak, że pan prezydent Komorowski jest dziś jedynym prawnym dysponentem aneksu, bo takie dokumenty powstają, mają klauzulę ściśle tajne, egzemplarz pojedynczy i nie powinno być kopii. Więc myślę sobie, że taki dokument nie powinien zginąć. Gdyby zginął, to byłaby rzecz no, szokująca. Natomiast myślę, że prezydent Duda powinien odtajnić aneks. Oczywiście w taki sposób, żeby nie narażać ewentualnych, nie wiem, służb na... Trzeba aneks ujawnić mądrze, ale co do zasady, to on nie powstał po to, z tego co wiem, żeby zostać złożony w sejfie, tylko po to, żeby opinia publiczna mogła się zapoznać z wieloma faktami.
Ale oczywiście trzeba to pokazać tak, żeby ludzi, którzy pracują dla kraju, chronić, a nie narażać. Może zanim jeszcze przekażę tutaj mikrofon, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Czy mógłby pan też krótko parę zdania o akcji z byłym prezydentem Kwaśniewskim i wprost w kontekście pana Dowdala? No to jest właśnie historia, która pokazuje, jak ludzie służb sprytnie potrafią działać, nawet w stosunku do dziennikarzy, którym się może wydawać, jak mnie się kiedyś wydawało, że mam kontrolę nad sytuacją. Historia, którą opisałem w swoich książkach, jak mój informator, pułkownik Aleksander L., ostatni szef kontrwywiadu PRL, pod pozorem, że przekazuje nam dokumenty, materiały, zdjęcia głównie, pokazujące, że Kwaśniewski, który wtedy był prezydentem, bo była to wiosna 2005 roku, że Kwaśniewski jest kłamcą, tak naprawdę ugrał swoją grę. To było takie spotkanie, na którym dostaliśmy zdjęcia Doknala i Kwaśniewskiego, wtedy, kiedy Kwaśniewski mówił razem zdjęcia, na wspólnych zdjęciach, wtedy, kiedy Kwaśniewski mówił, że nie zna Doknala, nigdy go nie spotkał i tak dalej. A te zdjęcia temu przeczyły. I była informacja taka, że jeżeli opublikujemy to w najbliższym wprost, to dostaniemy dużo takich zdjęć. Pojechałem do Marka Króla i Staszka Janeckiego i zdecydowaliśmy, że wchodzimy w to. Dostaliśmy te zdjęcia, całą masę, i Kwaśniewskiej, i Kwaśniewskiego z Doknalem. Opublikowaliśmy to zgodnie z życzeniem naszych informatorów, z warunkiem, bo to był warunek. Wydawało nam się, że robimy dobrą robotę, bo po pierwsze pokazujemy prawdę, pokazujemy, a po drugie pokazujemy, że no Kwaśniewski po raz enty kłamie, bo mówił, że nie znał Doknala, a on zdjęcia czasami mówią więcej niż słowa. Był to ten poniedziałek, kiedy on miał stanąć na komisji do spraw PKN Orlen. Nam się wydawało, że publikując to właśnie w ten poniedziałek, dobijamy Kwaśniewskiego, że on idzie na komisję w aureoli kłamcy, tam zostanie zasypany stosem pytań i się z tego nie wydźwignie. Tymczasem Kwaśniewski po zobaczeniu materiału we wprost powiedział, po co ja mam tam iść, zaśpiewać, zatańczyć, ja tam nie pójdę. Cała opinia publiczna była zdumiona taką reakcją prezydenta, a myśmy byli zdumieni tym, jak się daliśmy rozegrać, że służby tajne wykorzystały nas jako tubę, która przekazała Kwaśniewskiemu informację, którą on zrozumiał, w sposób okrężny i dziwny. Nie wiem, czemu służby tajne przekazują, nie pytajcie mnie o to państwo. Jurek Morawski, ten od długu, dostał zdjęcia o księdzu Pecu przy pomocy czterech pośredników. Ostatni był jego kuzyn, pseudonim rektor, współpracownik WSI. My też ja też nie wiem, czemu na przykład ktoś nie przyszedł do Kwaśniewskiego i mu nie powiedział, masz nie iść na tą komisję. Tylko użyto nas jako tuby propagandowej, gdzie opublikowaliśmy prawdziwe jego zdjęcia, pokazujące, że prezydent Kwaśniewski jest kłamcą, ale on potraktował to jako pewien sygnał. Zrozumiał sygnał, powiedział nie, sygnał, że ma tam po prostu nie iść. I nie poszedł. Powiedział, po co mam iść, zaśpiewać, zatańczyć, nie pójdę tam i już. Postawił się trochę ponad prawem, bo miał obowiązek pójść, ale nie poszedł, nikt mu nic nie zrobił. Więc wszyscy byli zdziwieni, dlaczego on reaguje tak ostro, a my byliśmy zdziwieni, że daliśmy się ograć jak dzieci. Bo gdyby Kwaśniewski poszedł na tą komisję i tam mu zadano pytania o Doknala i niego, i on by po raz kolejny skłamał, nie znam go od człowieka, nigdy go nie widziałem, nie spotykałem się, a zeznawałby to przed komisją sejmową, śledczą, i później by te zdjęcia wypłynęły, na przykład dzień później, no to Kwaśniewski mógłby się już nie podnieść, a na pewno cios byłby potężny. Tymczasem on na skutek publikacji przez nas tych zdjęć po prostu nie poszedł. Zrozumiał, że nie wolno mu tam iść. Wykorzystano nas jak dzieci. Dlatego mnie się wydawało, bo to było już wtedy, kiedy ja miałem duże doświadczenie dziennikarskie. Staszek Janecki miał jeszcze większe, Marek Król jeszcze większe. Nam się wydawało, że my kontrolujemy sytuację, a się okazało, że guzik, nic nie kontrolowaliśmy. Służby zrobiły dokładnie to, czego chciały przy naszym zaangażowaniu. Więc myślę sobie o tym w kontekście Pawła Kukiza. Jak on nie będzie miał wokół siebie mądrych ludzi, to co mogą zrobić z nim?
Ostatnie pytanie jeszcze sam, proszę. Ktoś ma jeszcze pytania? Miałem pytanie, czy według Pana w takim razie PiS teraz jest wolny od tego układu przestępczego? Bo Pan bardzo, wydaje mi się, że Pan chwali, tak? I jest tak. Nie, nie, to żeby Pan mnie dobrze zrozumiał. Ja nie jestem politykiem żadnej partii, nie byłem i nie zamierzam być. Nie zamierzam pójść drogą mojego kolegi Grześka Brauna. Chciałbym pisać, mam nadzieję, że do końca życia. Nie mam żadnych ambicji politycznych takich czy innych. Generalnie unikałem polityków. Jako dziennikarz uważałem, że nie powinienem wchodzić w żadne relacje. Jedynym, z którym wszedłem w dość bliskie relacje, był Wasserman. Połączyła nas sprawa księdza świętej pamięci, pan Wasserman. Połączyła nas sprawa księdza Popiełuszki, bo on był największym orędownikiem sprawy księdza, żeby Witkowski wyjaśniał tą sprawę. Drugim politykiem, z którym dużo rozmawiałem, był premier Kaczyński, też głównie o tej sprawie, choć nie tylko. No, trzecim politykiem byłem, z którym dużo rozmawiałem, ale bardziej jako z adwokatem, był Roman Giertych, którego wspominam bardzo źle. Generalnie uważałem, że dziennikarz, zwłaszcza śledczy, nie powinien się zbytnio zbliżać do polityków. Jeśli pan mnie pyta o zdanie, to moje zdanie jest takie. Jestem krytyczny w stosunku do klasy politycznej w ogóle. Wcale nie jest tak, że, nie wiem, mam na czole napisane Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo cenię sobie to, że powstają ruchy antysystemowe i młodzi ludzie się angażują w te ruchy. Bardzo mi się to podoba, bo widzę w tym, że młodzież w tym ruchu antysystemowym widzi coś dla siebie. Jedni u narodowców, drudzy u Grześka Brauna, inni u Kukiza. No generalnie w różnych miejscach, ale młodzi się szukają czegoś dla siebie i mnie się to bardzo podoba, bo widzę w tym jakąś przyszłość. Ale bądźmy realistami. Ja na dziś nie widzę, na dziś, innej realnej siły, która mogłaby odsunąć ten przestępczy układ od władzy, niż Prawo i Sprawiedliwość. Przy wszystkich ewentualnych błędach czy wadach, tak? Nie widzę. Jeżeli zaczniemy... Ja pamiętam, miałem takie spotkanie w Nowym Jorku parę miesięcy temu, jak wstaje taki młody człowiek w pierwszym szeregu i mówi tak, ale pan niech teraz się publicznie zadeklaruje i niech powie, że pan nie będzie głosował na tych okrągłych stołowców, tych zdrajców z PiS. Wstaje obok niego starsza pani i mówi, a co to za jakieś łgarstwa i głupoty? Wstaje za chwilę ktoś tam inny i już jest jatka, tak? Już jest narodowcy przeciwko braunowcom, bo Braun jest za oceanem bardzo popularny, Grzesiek. Kukizowcy przeciwko PiS-om. No generalnie wszyscy przeciwko wszystkim. A w moim przekonaniu przeciwnik jest gdzie indziej. Przeciwnik jest gdzie indziej. Jeżeli my tutaj w tym gronie zaczniemy się rozdrabniać ten za PiS-em, ten za Kukizem, to moim zdaniem zrobimy najgorszą rzecz z możliwych. Ja nie jestem politykiem, nikogo z Państwa nie zamierzam namawiać na głosowanie na taką czy inną partię polityczną, absolutnie. Ja pojmuję swoją rolę tylko jako rolę dziennikarza śledczego, który ujawnia pewne rzeczy, które opinia publiczna ma prawo wiedzieć, żeby nie być okłamywaną. Ma prawo znać pewne rzeczy i fakty i pewne wydarzenia. Natomiast co Państwo z tym zrobicie? To już jest Państwa decyzja. Decyzja Państwa, macie swoje serce, sumienia, rozumy i każdy zrobi z tym, co chce. Jeden zagłosuje na Kukiza, drugi na PiS, trzeci może będzie gdzieś tam szukał przy Panu Stonodze, czwarty jeszcze gdzieś tam indziej. Ja nie chcę Państwa do nikogo zachęcać ani zniechęcać. Pokazuje pewną rzeczywistość, która jest przed Państwem ukrywana, bo w moim przekonaniu macie Państwo pełne prawo poznać tę rzeczywistość. A na bazie tej wiedzy możecie Państwo dokonać, myślę, bardziej mądrego, uczciwego wyboru, tak? Natomiast odpowiadając Panu na pytanie tak wprost, widzę wady, tak? No, nie ma ludzi bez wad. Ale no nie widzę na dziś innego ugrupowania, które odsunęłoby tą hołotę od władzy. Na dziś. Mówi Pan trochę przybliżyć ten swój proces, w którym Pan Prezydent jest świadkiem.
mój proces zaczął się od tego, że 13 maja 2008 roku przyszli panowie z ABW, zabrali mi całą dokumentację wszystkich moich, no wszystko mi wynieśli, dokumenty, komputery, wszystko. Wszystkie papierowe rzeczy i dyskietki, pendrive'y, kasety VHS, płyty CD, wszystko. Dostałem zarzut handlu aneksem. Miałem jakoby ten aneks sprzedać wydawcy Gazety Wyborczej. Sprawa była tak niezwykle absurdalna, że na początku to byłem nawet trochę zaciekawiony i nie powiem, że ubawiony, bo to jak człowiek ma kajdanki na rękach, to nie jest miejsce na ubaw, ale zaciekawiony bardziej niż przestraszony, o co tu chodzi? Bo zarzut, że miałem przekazać cokolwiek Wyborczej, kiedy o Wyborczej od wielu lat wypowiadam się, że dla mnie nie ma gorszego człowieka niż Michnik i nie ma gorszego medium niż Wyborcza. I Wyborcza od chyba kilkunastu lat pisze o mnie wyłącznie zawsze źle, a ja o Wyborczej od kilkunastu lat mówię, że to jest coś najgorszego, że to jest coś 100 razy gorszego niż Urbanowe Nie, bo każdy wiedział od początku, czym jest Nie. A na Wyborczą się wielu nabrało. Na to, że mają rubrykę kościelną, dyżurnego katechetę Turnała i tak dalej. Wiele osób kupiło tą ściemę. I Michnik oszukiwał wiele osób. Oszukał księdza Małkowskiego, mówił, że jest poszukującym Pana Boga. Oszukał też księdza Jerzego, udając do niego przyjaźń, mówiąc, że poszukuje Pan. Przecież ksiądz Jerzy czy ksiądz Stanisław byli po imieniu z Michnikiem, tak? Więc ja wiele razy wypowiadałem się o Wyborczej, zawsze wyłącznie źle, a Wyborcza, jak o mnie pisała, to zawsze jak najgorzej. I ja miałbym iść nagle do tego strasznego medium, żeby im oferować coś, czego nie miałem. Dlatego wydawało mi się to absurdalne. Było to absurdalne na tyle, że przez dwa dni w ogóle Wyborcza nie wiedziała, co pisać. Oni tam nabrali wody w usta, o co tu chodzi? No, chyba sami byli skonfundowani. A potem oczywiście zaczęli atakować. Zarzut był rzeczywiście wyłącznie zrobiony w jednym celu. Służył wyłącznie jednemu, żeby zabrać mi wszystkie dokumenty, bo jeżeli ja miałem mieć aneks, to niby tego aneksu szukano, a tak naprawdę wyniesiono mi całe moje archiwum dziennikarskie z całego życia. Nazajutrz, gdy już tego archiwum nie miałem, prokuratorzy Mamej i Michalski powiedzieli, że wycofują się z tego zarzutu. Nie podejrzewają mnie, że ja handlowałem aneksem. W opinii, wśród ludzi, którzy coś tam słyszeli, wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą gdzie, to myślą, że ja wciąż mam zarzut o handel aneksem. Tymczasem zarzut o handel aneksem ja miałem tylko przez 24 godziny. Aż 24 godziny. Przez jedną dobę. Bo chodziło, żeby w oparciu o ten zarzut zabrać mi, dokonać przeszukania. Pod pozorem szukania aneksu wyniesiono mi całe archiwum dziennikarskie z domu. Nazajutrz się wycofano z tego zarzutu i nigdy już do niego nie wrócono. Śledztwo o handel aneksem umorzono, jest dawno temu umorzone, a dano mi drugi zarzut, inny zarzut, że miałem proponować pozytywną weryfikację pułkownikowi Leszkowi Tobiaszowi, i za pomocą mojego informatora żądać od niego pieniędzy. Pułkownik Leszek Tobiasz, jak na prawdziwego patriotę przystało, nie dał żadnych pieniędzy, tylko odczekał 9 miesięcy, jak zmieni się władza w Polsce, dojdzie do głosu Platforma i poszedł zgłosić zawiadomienie o przestępstwie. Taka jest wersja oficjalna. Czyli ja mam zarzut od 2008 roku płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy i żądania za to powoływanie pieniędzy, których nigdy nie dostałem, bo pułkownik Leszek Tobiasz okazał się być prawym człowiekiem. Taka jest wersja oficjalna. No, później rozpoczął się proces, który trwa już 5 lat. Na kanwie tego procesu udało się wykazać bardzo dużo. Na przykład to, że pułkownik Leszek Tobiasz, dziś już nie żyjący, zatańczył się? Tak, w Radomiu. Wesela są szkodliwe. No są, bywają szkodliwe. Pułkownik Leszek Tobiasz, trudno mniejszą wiarygodność. Przestępca skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Wtedy, kiedy mnie oskarżał, prokuratura wojskowa toczyła w stosunku do niego 4 postępowania karne.
dwa razy pomawiał oficerów o przestępstwa, których nie popełnili. Najbliższy przyjaciel Turowskiego, tego fałszywego jezuity z Moskwy. Człowiek, który był szantażystą księdza arcybiskupa Peca, który inwigilował kościół katolicki. No mówiąc krótko, trudno mniejszą wiarygodność niż wiarygodność pułkownika Tobiasza, ale paradoks polegał na tym, że wystarczyły słowa i tylko słowa, żeby mi odebrać parę lat życia, bo pułkownik Leszek Tobiasz na dowód, że ja mu oferowałem jakąś przestępczą propozycję, miał tylko i wyłącznie słowa. Pułkownik Leszek Tobiasz był człowiekiem z gatunku tych, którzy nawet pod prysznic chodzą z dyktafonem, z aparaturą nagrywającą. Nagrywał wszystkich i zawsze. Nawet jak podstępem wszedł do Antoniego Macierewicza, to też go nagrał. Więc ja go pytałem jeszcze, jak żył. Twierdzi pan, że myśmy się spotykali i że ja panu proponowałem jakieś oferty. To czemu pan nie przedstawi na to dowodów? Bo kiedykolwiek mówi, się spotykałem z panem, to albo nie miałem sprzętu nagrywającego, a dwa razy nawalił, jak miałem. Mówiąc krótko, miałem naprawdę dużo szczęścia. Oczywiście ironizuję, bo pułkownik Leszek Tobiasz zawsze, kiedy mu składałem propozycje korupcyjne, to albo akurat nie miał sprzętu, albo akurat mu się sprzęt psuł. Ale nigdy mu się nie psuł, jak na przykład nagrywał Leszka Pietrzaka, czy jak nagrywał dziesiątki innych osób. Wtedy zawsze działał bez zarzutu. Więc na potwierdzenie swojego zarzutu pułkownik Leszek Tobiasz miał słowa i tylko słowa i nic więcej. I od 5 lat się ten proces toczy. Wyborcza i inne media grają nim, przypominając co i róż. Pan Komorowski też przypominał, jak Bogdan Rymanowski pytał go o to podczas debaty. Czy pan pozwie Wojciecha Sumińskiego, czy zna pan tę książkę? Niech pan mnie o nią nie pyta, mówił Komorowski. Czy pan pozwie Sumińskiego do sądu? Jak pan jeszcze raz o to zapyta, to odmówię panu współpracy, mówił Komorowski. Ale dodawał, niech pan nie broni swojego kolegi, bo ten kolega jest oskarżony, mówi do niego, oskarżony. I powtarzał to chyba z 10 razy. Tak, to prawda, jestem oskarżony, tylko pan prezydent zapomniał dodać, że oskarżony w wyniku działań jego i jego kolegi, pułkownika Tobiasza. Zapomniał też dodać, że według mojej wiedzy człowiek oskarżony, ale nie skazany, ma takie samo prawo jak każdy inny. Ja nie przypominam sobie, żeby mi jakikolwiek sąd skazał na cokolwiek. Nie przegrałem żadnej sprawy w sądzie. Nie mam żadnego wyroku prawomocnego, ani nawet nieprawomocnego. Więc co to za używanie argumentów, jest oskarżony. Romuald Szeremetiew też był oskarżony i to w 2 procesach na skutek działań Komorowskiego i Anny Marszałek. Po 9 latach się oczyścił. Mam nadzieję, że jeżeli Polska ma być normalnym krajem, to powinien być. Powinien być. Jaka tam jest rola Komorowskiego, bo to jest też ciekawe. Rola Komorowskiego była w moim głębokim przekonaniu jedną z kluczowych, dlatego że on z pułkownikiem Tobiaszem, wiele na to wskazuje, wiele przesłanek układających się w logiczny ciąg, byli pierwszą przyczyną sprawczą uruchomienia tej całej wielopiętrowej kombinacji operacyjnej, która doprowadziła do oskarżenia mnie, do przeszukania członków komisji. To wszystko zaczęło się, można powiedzieć, bezpośrednio po mojej rozmowie z Komorowskim w Telewizji Polskiej, gdy ja go pytałem o Fundację Pro Civili i gdy on mnie wyrzucił i ekipę Telewizji Polskiej ze swojego gabinetu. Nie chciał z nami rozmawiać. To miało miejsce na przełomie 2006 i 2007 roku, a już w styczniu 2007 roku rozpoczęła się działania Tobiasza, mające właśnie doprowadzić do skompromitowania komisji weryfikacyjnej, no i także dziennikarza, który za bardzo wścibiał nas w swojej sprawy, czyli mojej skromnej osoby. Proszę państwa, myślę, że moglibyśmy słuchać naszego gościa bardzo długo i zamęczyć go pytaniami. No czas nieubłaganie płynie i ja mam taką propozycję. W tej chwili pan Wojciech usiądzie tu przy stoliku, będzie podpisywał książki, które państwo albo przynieśliście, albo tutaj kupicie. Pan Janusz pomoże
dystrybucji tych książek, a ja zanim się rozstaniemy, chciałam serdecznie w imieniu Komitetu Piastowskiego Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich gości, którzy przyszli na spotkanie, serdecznie bardzo panu podziękować za tą kostkę nauki. Ona była troszeczkę gorzka, ale myślę, że wielu nam otworzyła oczy i naprawdę spotkanie z panem było dla nas wspaniałym przeżyciem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.